Witamy na kolejnym podcaście 8 a 8 Dzisiaj naszym gościem jest po raz kolejny Maciek Ciesielski. Cześć Maciek. Witam serdecznie. Maciek był już u nas na podcaście, kiedy jeszcze nie mieliśmy kamer. Wtedy rozmawialiśmy o przewodnictwie UVBV, Macie, ponieważ Maciek jest przewodnikiem UVBV, oprócz tego jest instruktorem. No i oczywiście świetnym, świetnym wspinaczem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rakach i czekanach do turystyki, turystyki zaawansowanej. Nadchodzi sezon. Zimowy, więc, więc, więc będzie to wszystko na czasie. Maciek, jaki kolor czekana kupić? No, widzę, że zaczynasz z grubej rury trudnym pytaniem. Moim zdaniem stare przysłowie mówi, że prawdziwy mężczyzna różu się nie boi i ja bym poszedł w róż. Tak. Jest to dosyć trudne z kupieniem różu, ale dobrze. Nie? Ale myślę, że będzie jakby target na to i ludzie zaczną się, producenci wejdą w ten temat. To może zaczniemy teraz od pytania banalnego, ale z, 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 z takich podstaw. Do czego służą raki? Hmm. No, jakby Generalnie raki służą do tego, żebyśmy jakby byli w stanie się utrzymać na śniegu i lodzie, tak? czyli żeby nie stracić tej równowagi. To jest dosyć. Yy, jakby w alpinizmie raki tak naprawdę się pojawiły później, bo najpierw był czekam przez wiele, wiele lat. Ludzie pierwszy wykorzystywali tylko i wyłącznie czekam do robienia sobie stopni, a dopiero potem wpadli, żeby używać raki, a te raki, które my dzisiaj znamy, raki techniczne, to pojawiły się bardzo późno, bodajże, w latach 70., koniec lat 60., a mało kto wie, że z czwórki pierwszych zdobywców w północnej ściany Jigeru, czyli strasznie trudnej drogi, jakby jak na tamte czasy, w 38 roku tylko dwie osoby miały raki, a pozostałe dwie miały podkówki pod butami, czyli buty przygotowano do turystyki zimowej w ten sposób, że podkuwano tak jakby, mm, nie wiem, czymś nawiązującym Koniak. do podkowy, tak? To były takie małe blaszki z boku, które miały utrzymać, a głównym narzędziem pracy jakby podczas tej turystyki do działania był długi czekan, który służył i jako laska, i jakby... Czekan nawet nie stricte tak jak my dzisiaj używamy czekan, tylko głównie do rąbania stopni, w których się stawało, stawiało buty w tych podkówkach i się w ten sposób poruszało. Potem pojawiły się raki z zębami w dół, i przez to się narodziła cała technika francuska poruszania się. A dopiero nie chcę teraz skomać, to by trzeba sprawdzić, ale pewnie około lat 70. pojawiły się raki frontalne. Jaka jest? Jak, jaki to był skok? Nie świadczy to fakt, że wybitny zespół pod przewodnictwem Boningtona próbował przejść Coltona McIntyre'a na Żorasek i bodajże się wycofali po 18 dniach wspinania i rok czy dwa lata później po rewolucji sprzętowej, czyli już z krótszymi czekanami i z rakami frontowymi dwóch młodych, wtedy nikomu nieznanych spinaczy, czyli Conalton i McIntyre, przechodzą tą drogę w dwa dni no to totalna jakby rewolucja, nie? Jakby wszystko i, i, i jakby inny level. To znowu jest taki te, z tymi rakami jest też tak, że z, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy tak jak mówiliśmy o turystyce i takiej pote, po, początkowej turystyce albo poruszaniu się w Tatrach, to właściwie raki to jest dopiero trzeci w moim przypadku na przykład to jest dopiero trzeci element, który ja używam jakby w, przy zmieniających się warunkach, bo Pierwszym dla mnie to są takie gumki z wypustkami dla biegaczy, że jak się robi takie ślisko, jest błoto, e, rano jest przymrozek, można się poślizgnąć lub na przykład skała jest zaszroniona wielokrotnie. Przez ostatnie kilka lat jest sytuacja, że w listopadzie można jeszcze się wspinać na zamarłej Turnie, ale kruksem tego wspinania jest podejście pod tą zamarłą turnię, bo a to kawałki wylanego lodu są na mm, szlaku pod kopą, jak się idzie do pięciu stawów, a to jak się idzie przy stawie Masz taki nad ranem zaśronione, bo jeszcze słońce tego nie liznęło, i tam się ludzie łamią, przywracają. No i masz na tę porę super, są te takie biegowe wypustki zakładane na Adidas. No bo potem, jak się wspinasz w ścianie, to jest idealnie, tak? Potem drugim takim etapem tych zmiennych warunków, i na szczęście wydaje mi się, że w ostatnich latach widać, że ludzie jakby zaczęli to używać, to są tak zwane raczki. Podejrzewam też, że sprzedawcy mogą powiedzieć, że w tony tego sprzedają, że to się zrobił boom na Delikatnie to i mówiąc. Że, 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 że ludzie zrozumieli, bo to nie jest drogie, a naprawdę ratuje życie. Tu oczywiście pojawia się jakiś taki problem, że część ludzi w tych graczkach chce robić chociażby tegoroczna akcja um, chyba z końca października, bo początku listopada po trzy osoby na um, Zadniej Galerii i na Wycof z Chinczowej. Czyli weź na cubrynę i oni w totalnych stromych śniegach, byli w tych graczkach i z, z kikami, tak? no to jest jakby aberracja do zastosowania tych raczeków, ale one też ratują życie, znaczy tam może nie życie, ale połamanie. No bo jak się schodzi z takich, teraz przykład, nie wiem, z życia wziętego z hali gusnicowej w dół, są te kamienie wystające, są kalabraki no to trudno tam iść w rakach, bo nogi Ci wygina w każdą stronę i właśnie nie wiesz, co jest gorsze. Ja zdecydowanie wolałem zdejmować raki, żeby mi nogi nie wyginało kostki i próbować schodzić po tych kamieniach. A jak masz takie raczki, no to nie jest ich szkoda, one się nie tępią, jakby znaczy są do tego przeznaczone, nie, nie wykrzywiają Ci nogi w każdą stronę i no, nie dają rady. A potem dopiero wchodzimy w raki i nagle jak zaczniemy mówić o rakach, to się okaże, że w dzisiejszych czasach jak we wszystkim nie ma jednych raków, kiedyś były jedne raki, które się stosowało do wszystkiego z różnych przyczyn, bo nie było innych, nie wiem, z przyczyn ekonomicznych, bo jak już kupiłem raki, to do, 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 do śmierci mechanicznej używałem do wszystkiego, a teraz właściwie moglibyśmy ten stół zastawić pewnie pięcioma, dziesięcioma parami raków i być może by się e, okazało, że każdy do czegoś się przyda. Jak ja teraz sobie tak na szybko myślę, to ja mam raz, dwa, trzy, cztery... Sześć par raków, znaczy inaczej, sześć typów raków, a w każdym e, typie pewnie mam po dwie czasami sztuki, tak? Więc, jakby no to pokazuje, że jakby dobrobyt pozwolił nam mieć wie, wiele jakby możliwości i rzeczywiście zaczyna się tu pojawiać problem, jeżeli ktoś po prostu chce mieć pierwsze te raki albo. No nie wiem, wchodzi w tą turystykę, wchodzi w outdoor, w co ma pójść, co ma wybrać, no bo jest trudno, no ja się mu nie dziwię, tak, że ma... trudno jest o coś takiego, co powiedzieć, że jest uniwersalne, tak. No, no my, jeżeli chodzi o, o te raczki, to, bo to też faktycznie dużo z tego się sprzedaje, więc warto może tam parę zdań na tym poświęcić. My, my w sklepie poradzamy, radzimy racz, 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 tak, że jeżeli jest teren, w którym nie trzeba, którym nie jest stromy, w którym nie trzeba jakby używać przednich zębów wraków. To wtedy idealne są raczki, czyli całe Beskidy, babie, babie góry, e, m, właśnie podejście do schronisk. Tak, e. No ja to zawsze też bym powiedział, że pewnie fajnie dorzucić coś takiego, że jeżeli jesteśmy w terenie, w którym ewentualne konsekwencje upadku nie są związane z długim lotem. No tak. Bo to jest, to, to jest coś, co też ludzie bardzo często w górach nie rozpoznają, że nie bardzo wracając do pracy przewodnickiej na przykład bardzo często ludzie nie rozumieją, dlaczego. W jakimś terenie trudnym, ja na tą krótką linę, jak prowadzę klienta, jest to taki w miarę spokojny, a nagle jest łatwy teren, a ja tutaj uważaj, czujnie, proszę cię tu, bądź, bo obserwuję konsekwencje ewentualnego wypadku. Tak? No jeżeli nawet na trudnym terenie my spadniemy 2 metry i się zatrzymamy na dużej wyśnieżonej półce, no to mniej się boję. Tak? A Jeżeli to jest łatwy teren, ale ma on 400 metrów i kończy się przepaścią, i jest wylodzony. No to wiem, że tu konsekwencje lotu będą duże. No i podobno prawdopodobnie trochę z tymi raczkami. No jeżeli pójdziemy na płaskie, ale będzie wszystko wylodzone, na dole są kamienie, no to może lepiej w tym dniu tam nie iść w raczkach, tak? A jeżeli pójdziemy w ten teren, to jest przypuszczone śniegiem, trochę zamrożone, ale ewentualny upadek się skończy tym, że po prostu się tu przewrócimy i zatrzymamy się w tym miejscu, no to wtedy to jest okej. Okay, I przechodzimy do, do jakby pytania, po co, po co głównie służy nam czekan. No i to, też, to akurat jest, moim zdaniem, w ostatnich czasach też się strasznie mm, zmieniło, bo kiedyś, yy, to tak jak mówiłem, ten czekan służył trochę jak laska, trochę jako, prawdopodobnie też trochę mógł służyć na przykład na lodowcu, chociaż na lodowcu chyba mieli dłuższe te kije, bo jak nie wiązaje się liną, to chodzi z kijami pod ramionami, żeby jak ktoś wpadnie, to żeby się zatrzymać, ale on był takim, na pewno, żeby podać komuś, żeby ktoś skorzystał, jak ktoś był wyżej, a w dzisiejszych czasach, no to mm, znów w temacie czekanów nastąpiła ogromna specjalizacja i ja sam na szybko mam też około nawet więcej, chyba z siedem rodzajów po prostu czekanów, które używam. Od bardzo wygiętych do wspinania sportowego, po bardzo powiedzmy jak dla mnie lekkie do skituringu. I do czego nam służy? No, służy nam do... W terenie śnieżno-lodowym, śnieżnym praktycznie, bo w lodowym to już właściwie się wspinamy na dziabkach i korzystamy z asekuracji, ale w terenie śnieżnym yy, lub łatwym, terenie mikstowym, chodzi mi o taki teren tu, czekan turystyczny, żeby mieć jakby możliwość skorzystania z ręki. Czyli ręką nie jesteśmy w stanie tego chwycić, to potrzebujemy coś tą rękę, żeby jakoś zakotwiczyć ją. No i jest to czekan i tak naprawdę. Yy, w turystyce ludzie sobie nie zdają sprawy, że przez 90%, jak bardzo często początkujący, że przez 90% e, czasu używania czekano, niego będą trzymać w ten sposób. Tak? Jedyną rzeczą, która będzie pracować, to jest e, stylisko. A jakby głowica, łopatka, to będzie coś bardzo rzadko używane. Tak? E, dlatego na przykład, nie wiem, e, taka podpórka. To nie jest najważniejsze, rzecz w czekanie turystycznym, bo tak ten czekan będziemy bardzo rzadko używać. To jest już stricte do czegoś adresowane, tak? Mm, jakby. E i, i, I tak, no i jakby czekam będzie jakby tak jakby czysto teoretycznie tworząc jakąś kotwicę, żeby się przytrzymać tą ręką mód na przykład w stromym śniegu, twardym śniegu. Czasami pewnie w tatrach, na przykład, żeby móc chwycić tak i wbić gdzieś w jakąś kępę trawy, e, żeby o coś zahaczyć. Pewnie, pewnie też, ale głównie on będzie nam służył jako trzeci punkt, bo stoimy na dwóch dobrych nogach. Raczej nie chodzimy z dwoma turystycznymi czekanami, bo to już jest spinanie, i wtedy mamy czekany. Takie do spinania to jest trochę coś innego. No i oczywiście, w jakichś takich ekstremalnych sytuacjach, czyli w sytuacjach, kiedy już jesteśmy w upadku, bo zaczęliśmy niestety spadać, służy nam jako coś do zatrzymania, bo jeżeli nie będziemy mieć go w ręku no to będziemy musieli hamować jakby metodami, najbardziej znana metoda to jest kota, czyli bez, bez, bez niczego w ręku, a z tym czekanem mamy większe szanse wyhamować. Tak? Jeszcze na przykład jest też tak, że prawdopodobnie mm, od czasu do czasu jakimś zastosowaniem jest łopatka. Na przykład mi się zawsze rzuca w oczy, jak ktoś mi zapyta po co w czekanie jest łopatka, to widzę przed oczyma taką sytuację, że jest lato, ludzie wchodzą na odkryty lodowiec, który jest bezpieczny, bo jest to taki merdek las, czyli jest to żywy lód z kamyczkami, więc nie chodzą w nich rakach, bo nie mają gdzie spać, bo wszystkie szczeliny są widoczne. Lodowiec jest pokryty małymi kamyczkami, on jakby sprawia, że mamy na nim tarcie, ale jakby z z, po zejściu z drabinach z wer, żeby wejść na niego, no jest trochę stromiej. To jest te, nie wiem, 15 metrów stromszego odcinka i bardzo często widać, że idą na przykład grupa Grupa z przewodnikiem, wszyscy są w Adidasach, on ich zatrzymuje się, ubiera im rękawiczki, żeby mieli chronione ręce, jakby się tam ktoś przewrócił. Wyciąga sam czekan i po prostu robi kilka stopni, tak jakby tą starą metodą, że on robi parę stopni, żeby ten Adidas po prostu nie stał na stromym, tylko był na płaskim. Oni robią na przykład dosłownie 8 stopni w tym stromie i potem wchodzą w ten płaski, już odkryty lodowiec i sobie wędrują. I wydaje mi się, że coś takiego na przykład w naszych Tatrach, bo odnosimy powiedzmy, to do Tat, to może być, że na przykład zimo, na wiosnę ktoś gdzieś idzie i są jakieś płaty śniegu już tylko. No i to są naprawdę, to już jest późna, pó, 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 późna wiosna, wczesna zima i on ma jakiś lekki czekan, bo na przykład ma do przejścia 10 metrów i chce sobie zrobić stopnie i jeszcze mieć powiedzmy czekan, żeby w razie czego go przy, przybić. No to to jest jakby takie też zastosowanie, tak? W drugiej ręce ma na przykład kijek, a ma adidasy, bo już po prostu przez 98% trasy idzie w... czy tam 95% idzie w Adidasy, bo jest ciepło, tak? I nie ma raków na takie, na, na takie buty, nie ma jakichś lekkich, e, paskowych raków, które by do tych adidasów przyczepił. Awaryjnie nawet można kamień wziąć w ręce. Tak, to jest coś takiego, co ja muszę przyznać szczerze, że naprawdę kilka razy zrobiłem i to działa, tak? To znaczy ja nie chciałbym, żeby, żeby nagle ktoś nas odebrał w ten sposób, że to znaczy, że nie trzeba mieć czekana. No, bo oczywiście. zawsze znajdę kamień i sobie poradzę. Ale jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, że nie mamy się czym ratować, to rzeczywiście po prostu wąski kamień, który możemy chwycić. Tutaj znowu się pojawia, że nawet najlepszy czekan nie będzie w pełni wykorzystany, jeżeli na rękach nie będziemy mieć rękawiczek, nawet cienkich. To znowu jakby ja się odwołam do pracy przewodnickiej. Yy. Przewodnicy są mistrzami w znajdywaniu bardzo tanich, roboczych rękawiczek. Tanich dlatego, że mają ogromne ich zużycie, gubią, one się niszczą i żeby były dobre, czyli dobrze dopasowane i potem można poznać przewodnika. No parę dni temu miałem taką sytuację, że pokazałem gdzieś tam na ściance, zobaczcie jakie znalazłem na Allegro, no to po prostu zainteresowanie było tak, jakbym nie więcej co pokazywało. Wow, fajna, tutaj siedzi, bo jest ocieplana, bo kosztuje 19 zł, bo, jest, no, bo, bo, bo my tych rękawiczek używamy bardzo dużo i rzeczywiście chcemy je mieć dobre, żeby mieć dobry chwyt na czekanie, dobry chwyt na linie. A to jest o tyle istotne, że po prostu czy trzymanie liny, czy właśnie w tym przypadku trzymanie czekana, jeżeli ręka nie jest chroniona, to podczas suwania się po śniegu, po prostu, śnieg jest ostry, jak jest zmrożony, są małe kamyczki. Tak poranimy dłoń, że puścimy ten czekan, tak? I on będzie bezuż bezużyteczny. To jest, ja pamiętam na jakichś zajęciach jeszcze właśnie na początku kursu przewodnickiego z Piotrem Konopką, to powiedział on coś takiego, że na skiturach możecie być rozebrani do pasa, możecie w ogóle mieć wszystkich klientki w bikini, ale wszyscy niech mają rękawiczki, cienkie rękawiczki, bo jeżeli zaczynamy hamować i nie mamy nic na dłoniach, no to jest kaplica, tak? Jakby nie jesteśmy w stanie po prostu sobie pomóc. Obojętnie czy mamy ten czekan, czy nie mamy. I to jest też taka chyba jedna z podstawowych zasad, że zawsze powinniśmy mieć jakieś rękawiczki, które będą nas chronić w terenie śnieżno-lodowym, mikstowym. Co ciekawe, od zawsze dużo więcej sprzedaje się raków niż czekanów. To taka wiesz, różnica jest, nie wiem, nie, dwa razy nie. więcej czekanu, raków się sprzedaje. No bo niż generalnie czekanów. w dzisiejszych czasach podejrzewam, że może być tak, że jednak. Przy nowych rakach, przy dobrych w miarę butach, albo no, powiedzmy, że dobrych butach, idąc z dwoma kijkami, jesteśmy w stanie bardzo dużo terenu pokonać. Nie? Mamy jeszcze raki, mamy być może jakieś takie braki w używaniu czekanu, że nie mamy świadomości do końca, jak go możemy użyć. No więc ponieważ nie wiem jak go użyć, a raki się bardziej narzuca, jest to takie naturalne, no zakładam kolce na nogi, jeżeli założę je dobre, no bo są takie, widziałem czasami na Kasprowym, jak ludzie próbują na odwrót założyć, widziałem jak ludzie próbują zębami do góry ubrać też raki, tak, też no świadkiem więc świadkiem jakby jest to możliwe, że dożenia. ludzie coś takiego robią. Zresztą tu w ogóle co do zakładania raków, to jest osobny temat, bo kilka osób, które mnie zna, uważa, że ja mam po prostu, już może mi przeszło, ale parę lat temu miałem taką totalną jakby wkrętkę, żeby robić zdjęcia z ludziom, jak mają raki ubrane. I naprawdę moja statystyka była powalająca, że wydaje mi się, że to wychodziło tak, że na 20 osób z 17 miało według mnie źle ubrane raki. Chodziło głównie nie jakby o ubranie raków, no bo raczej wszyscy wiedzą, jak go ubrać, ale na przykład o dopasowanie, o wystające z tyłu... Mm, Łączniki, o to, że paski są źle zabezpieczone, że są zabezpieczone od wewnętrznej strony, że można haczyć, że są jakieś, e, nie wiem, kokardki. I bardzo często widywałem to u członków kadry narodowej polskiej we wspinaniu, u doświadczonych wspinaczy, u instruktorów uczących innych ludzi, u przypadkowych ludzi. Naprawdę bardzo mało osób miało. Wiadomo, że być może jest tak, że ja mam swoje jakieś tam wymyślone, jak moim zdaniem jest poprawnie założony rak, tak? Ale jakby tak, że nie można byłoby się doczepić do tego. Co więcej, w Alpach to jest tak samo. To nie jest tak, że to jest tylko domena Polaków, że jednak ludzie yy, na to nie zwracają uwagi, a potem diabeł tkwi w szczegółach i jakby jakiś odsetek wypadków w rakach Jedn, jed, jest jednak związany z tym, że ludzie zahaczają się i tracą równowagę i teraz bardzo często zabierają tą yy, jakby sprawę tą tajemnicę do grobu, że nie wiem, czy on się zahaczył o ten wystający pasek, czy po prostu zahaczył się o rant spodni, ale raczej spodnie by się rozdarły. Prawdopodobnie miał wtedy stop tuty. Ja na przykład osobiście proszę ludzi, żeby nie nosili stop przy mnie, tylko żeby mieli buty z getrą, żeby wsadzić do środka, albo żeby po prostu dobre spodnie audorowe mają dwie dziurki po bokach, można gumkę dołożyć, nogawka jest wtedy obcisła i nic tutaj nie, nie ma możliwości, żeby było coś szerszego, co możemy zahaczyć. Ale na pewno jakiś jest procent tego, że ludzie mają poważny wypadek, bo upadek zimą najczęściej jest poważnym wypadkiem, gdyż jak się zaczynamy stuwać z powodu tego, że wytracili równowagę przez raka, tak? A o tym, że ludzie zahaczają rakiem o, o drugą nogę, nie świadczy fakt, że ja nie mam pary spodni, która nie jest pocięta. Wszystkie mam pary spodni. No ja jesteś zmęczony, popełnisz jakiś błąd, Zawsze, no, nie ma możliwości, żeby dużo chodzić w rakach, bo nie ile ma się tego doświadczenia, jest głęboki śnieg, Próbuję no, szybko go... nogi przełożyć, zawsze się podży i ja wychodzę z założenia, że dlatego chcę mieć bardzo dobrze przyczepione raki, żeby nie miały o co one zahaczyć i dlatego nie mam stop tutaj, że wolę mieć dziurę w spodniach gorytaksowych, potem sobie to zakleić łatką, nie wiem, na, na spadochron i dalej to działa, niż żebym miał trzy mocne spodnie, ale wywrócę się bo zahaczyłem, bo uderzyłem w zbyt mocny materiał i straciłem równowagę i lecę na twarz, tak? Ale trochę chyba gdzieś zdryfowałem. Naprowadzę cię kolejnym pytaniem do, do, do powrotu. Znaczy następne pytanie jakby się... Yy, jest bardzo podobne, bo ty, ty mówiłeś o tym, o jakby czy trzeba umieć założyć na przykład raki, nie? Chciałem się zapytać, czy trzeba czy umieć korzystać z raków i czekana? Tak, mi się w ogóle wydaje, to jest super też pytanie, bo bardzo na przykład jakby zrobię właśnie trochę prywaty, ja jakby koordynuję kursy w pięciu stawach, tak? No i więc bardzo często, jak jest jakieś trudne pytanie z biura, do kogoś to trafia do mnie. I naprawdę bardzo częstym pytaniem jest coś takiego, że czy to ma sens, żeby on przyjechał, ta dana osoba na ten kurs teraz, bo jest tak mało śniegu. I moim zdaniem to jest w ogóle najlepszy możliwy czas na zrobienie kursu, jeżeli już jest zima, jeżeli jest zimno, jeżeli jest twardy, Podłoże, czyli ziemia jest zmrożona. Są właśnie jakieś nawet delikatne polewki lodowe na szlakach, albo lód jest gdzieś zmarnięty, który normalnie pod konie w późniejszej części sezonu jest pod śniegiem. Go nie widzimy. To jest idealne, bo on przypomina nam to, czym są odkryte lodowce latem w Alpach, i my możemy zrobić coś takiego, co Francuzi nazywają właśnie lodowy parkour, że chodzi się po tym lodzie i się uczy tych raków, że po prostu uczysz się tej techniki frontalnej, że wbijasz. Ja jestem wręcz e, zwolennikiem, wiem, że niektórym osobom to się nie podoba, mi tam kilka osób to zarzuciło, ale ja mam w ogóle tezę taką, że uważam, że kursy, że to, że Polacy się tak aktywnie uczą i tyle biorą udział w kursach, jest super, nie? Fajnie, że się uczymy, ale uważam, że jest jakby nawet cała taki syndrom, nie wiem, jak to nazwać, że jest grupa ofiar kursów, Turystyki. I mam na myśli to, że ja nie. I, i to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nikogo tu nie oceniam, bo ja to rozumiem, że to tak funkcjonuje i nie wiem, jak rozwiązać to. Ale jest sytuacja taka, że ktoś sobie bukuje kurs, i to ten, co wykonuje ten kurs, czyli tam instruktor, miejmy nadzieję, że dobry instruktor, który wie w ogóle, co może pokazać, no i też ta osoba, która chce pozyskać tą wiedzę, no i nie wiem, jest to 18 lutego. No, i nie można wiedzieć w grudniu czy 18 lutego będzie metr świeżego śniegu, czy nie. No, i potem przyjeżdża ta osoba, i niestety spadł śnieg, tak? I jest tego śniegu tyle, że właściwie normalnie byś poszedł na narty, albo ewentualnie na wycieczkę na rakietach śnieżnych. A ty teraz masz przekazać ludziom, jak oni mają chodzić w rakach, gdzie właściwie te raki są niepotrzebne, wręcz nawet zbędne, tak? Bo nie widzisz w ogóle, jak te zęby się wbijają. Śniegu jest po kolana. I właściwie, no nie możesz nauczyć ludzi dobrze pracować, nawet jakbyś chciał, tak? Ja na przykład kombinowałem nad różnymi sposobami i wydaje mi się, że na przykład małym patentem na to jest, nie wiem, znaleźć odkryty kawał skały i próbować chodzić po tej skale, tylko yy, nie jesteśmy w stanie wtedy tam wbijać, tak jak w lód, ale jesteśmy w stanie jakby, no nie wiem, widzieć, jak te raki pracują. P pół biedy, jak, jak, jak w szopadzie śniegu wieje mocny wiatr. No, ale, chodzi o, jakieś... o, ale chodzi o to, że nagle się okazuje, że był ten śnieg, nie było w stanie pokazać, jak się chodzi w tych rakach. Nie było się w stanie pokazać, jak hamować, bo właściwie, żeby zrobić miejsce do hamowania, to trzeba, cała grupa musiała pierwszy 30 razy zjechać, żeby zrobić rynne w ogóle do hamowania, bo nie było gdzie się rozpędzić. I co następuje? Jest jakaś osoba, która naprawdę chce tak, być bezpieczna w górach. Była na kursie, nie wiem, obejrzała twoją akademię i zobaczyła, jaki ma dobrać sprzęt, i kupiła ten sprzęt i poszła w ładną pogodę po prostu w góry, czyli wszystko spełniła, sprawdziła zagrożenie warunkowe, ma ABC, wszystko jest, jest po kursie, ma w głowie świadomość, że ona umie hamować i chodzić w raki, no bo przecież była na kursie i nagle przychodzi i są tak zwane szklane góry, które mamy, nie wiem, raz na dwa lata czy trzy. No są to po prostu parszywe warunki. Wtedy politycy chcą zamykać Tatry, bo w ciągu dwóch tygodni ginie 13 osób i, a te, i to są takie warunki, ja pamiętam jak kiedyś naczelnik w odpowiedzi na jakiegoś Głos polityka, że trzeba zamknąć tatr, bo to jest niebezpieczne, powiedział nie, to są najlepsze możliwe warunki do uprawiania tatarnictwa zimowego i turystyki, ale nie wybaczające żadnego błędu. Czyli nawet fachowiec ma tylko ułamek sekundy, żeby zadziałać, jak coś się stanie nie tak. No a taka osoba po takim kursie nie jest fachowcem, a ma w głowie taką świadomość, no kurczę, zrobiłam wszystko, co miałam zrobić, tak? Byłam na kursie, mam dobry sprzęt, sprawdziłam pogodę, zagrożenie, wszystko i idą, tak? I nagle się okazuje, że kurcze w tym twardym śniego-lodzie on nie umie skorzystać z tych raków, bo nie miał prawa się nauczyć. To znaczy Pamięta, że na kursie mu mówiono, że trzeba tak i tak wbijać, no ale wtedy był ten głęboki śnieg, i nie był w stanie się tego nauczyć. Więc ja na przykład uważam, że to są idealne warunki i, i zawsze tak odpowiadam tym ludziom, że super, że dzieci mogli potrenować tą technikę francuską. Co więcej, ja, my to w naszej szkole robiliśmy, to znaczy że ja uważam, że w 90% pod taką turystykę w Tatrach, jakiekolwiek wspinanie w lodzie, po jakimś łatwym mixie, to, to wszystko jest jakby taka no, eventowość, żeby ten kurs był ciekawszy i interesujący, żeby ludzie mogli sobie popowiadać, bo tak naprawdę to my powinniśmy się tylko skupić na dobrym chodzeniu w rakach, dobrym użyciu czekana i hamowaniu. Tak? No bo. W Tatrys mają, mają taką specyfikę, że właściwie turyści nie są w stanie tu używać liny i uprzęży. No bo gdzie? No może na Orlejperci, bo tam są jedyne miejsca, gdzie są stałe punkty, gdzie mogą przepinać. A jeżeli będą pójdą w inny teren, to właściwie muszą posiąść wiedzę wspinaczkową. Muszą się nauczyć osadzać przeloty, czy tak naprawdę powinni pójść na kurs skałkowy, potem ternicki i całą tą drogę przejść. Czyli turysta w 99% idzie sam, z czekanem i w rakach, tak? No i Właściwie no, jest sam sobie panem i, i, i okrętem. No, on musi po prostu y, umieć pójść tak, żeby nie stracić równowagi i jak już straci tą równowagę, to móc zacząć hamować. No i oczywiście jeszcze musi mieć jakąś tam wiedzę lawinową, tak, żeby móc sobie pomóc i, i komuś innemu. I, I to jest jakby taki ogromny problem moim zdaniem, że y, my mamy naprawdę krótki okres w Tatrach, kiedy możemy super nauczyć chodzić w rakach. Czyli właśnie tą technikę francuską, która wynika z tego, że kiedyś w rakach nie było zębów atakujących i oni opanowali, no Charlotte, są takie niesamowite zdjęcia szarleta z lat yy, jego świetności, jak on potrafi trawersować stoki yy, o nachyleniu... 45-50 stopni, po prostu praktycznie położony na ten lód, wbijając czekan przez ramię do tyłu i uginając nogi. I rzeczywiście ta technika, jeżeli ją się pozna, że technika francuska mniej więcej chodzi o to, że tak trzeba stawiać stopy, żeby za każdym razem wszystkie zęby poza tymi atakującymi dotykały podłoża. Co wynika, że bardzo często idziemy do góry, poruszając się do góry, mamy twarz w dół, bo nasze kolana się zginają do tyłu. Dosyć to śmiesznie wygląda, ale. I, I podejrzewam w takim zwykłym chodzeniu się aż tak tego nie odczuwa, a w momencie, jak się prowadzi kogoś i się ma na linii i on cię szarpnie, to ogromną czujesz różnicę, że w tej pozycji jesteś dużo bardziej stabilny, niż jakbyś stał bokiem, tylko jednym rzędem na przykład raków. No i dla zwykłych turystów to, to ma zastosowanie w momencie, jak coś się dzieje niedobrego. Jak nagle on traci równowagę, to się okazuje, że w tej technice francuskiej on dużo bardziej stabilnie stoi i od razu ma czekam wyżej i może od razu zacząć hamować, tak? No więc jakby zdecydowanie coś, co nam się wydaje bardzo proste, czym jest niby chodzenie w rakach, wymaga dosyć dużej wiedzy tak naprawdę. Nie? Zwłaszcza, że znowu zaczyna się pojawiać, że na szali stawiamy dosyć dużo, nie? No bo nasze zdrowie, nasze życie, jeżeli zaczynamy być w terenie, gdzie ewentualny upadek ma duże konsekwencje, tak? A mówi, powiedziałeś o tym rozpoczęciu hamowania czekanem, masz jakąś teorię, jak nabywać taki odruch. Czyli wiesz, masz, jak się poślizgniesz, masz tak dwie sekundy na to, żeby rozpocząć hamowanie, zanim dostaniesz takiego szwungu. Jak ten, jak ten nawyk nabrać? Znaczy, mi, mi się wydaje, że. No kurczę, to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę pewnie by trzeba zapytać się jakiegoś specjalnego, od jakiejś, nie wiem, z Akademii Wychowania Fizycznego, jak wyglądają odruchy, nie wiem, jak to. Jak, jak, okay. jaka, jest, jaka jest funkcjonowanie organizmu? Moim zdaniem ja to zawsze mówię ludziom że no jeżeli są gdzieś w górach i nie wiem, jest brzydka pogoda, nie da się zrealizować celu i są w tych górach i znajdą jakieś fajne, bezpieczne miejsce, czyli bezpieczny wybieg, czyli nie wiem, w pięciu stawach albo na hali gdzieś gdzieś się wlatuje na staw, tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby nie trenować nad przepaścią lub nad kamieniami, to zawsze im więcej podejrzewam sobie potrenują, tym, tym jest, no jakby ten odruch pojawia się, no bo w naszym przypadku, powiedzmy, ludzi, którzy siedzą, jakoś żyją zawodowo z gór, to powiedzmy od iluś tam lat, przynajmniej kilka razy w ciągu roku, ty to pokazując, demonstrując komuś, no to to ćwiczysz, tak? A wydaje mi się, że ktoś, kto to jakby, bo, bo to jest coś takiego, że jak zaczynasz ćwiczyć z ludźmi, tak zwane bałwanki na to się mówi, no to widzisz tam Momentu na moment, że oni to coraz sprawniej robią, coraz sprawniej to robią i jakoś im to idzie. tak? I teraz pojawia się pytanie, co będzie, jeżeli oni tego przez rok nie będą robić, czy tam przez dwa lata. No i wydaje mi się, że po prostu pójdzie w zapomnienie w jakiś tam sposób, nie? albo przynajmniej będzie, no nie jest to taki odruch bezwarunkowy, że trzeba, mówi się zawsze, że coś trzeba zrobić kilkaset, kilka tysięcy razy, żeby to umieć, więc podejrzewam, że to jest jedyna możliwość, że w momencie, jak gdzieś jesteśmy i nie ma pogody, no to żeby sobie to przetrenować, przeprowadzić. Wiadomo, taka ważna rzecz jest taka, żeby ponieważ jest to trening, no to żeby próbować jednak to robić bez raków na nogach, nie? Żeby zdejmować, żeby nie próbować. Wiadomo, że w momencie jak będzie autentyczny upadek, prawdopodobnie będziemy mieć raki na nogach, ale tutaj żeby po prostu trenować bez, żeby przez przypadek, jeżeli nie podniesiemy tych nóg do góry, żeby nie uszkodzić sobie Sto, jakby tam stawów skokowych i w ogóle. Ja mam troszeczkę teorię inną, że jakby przebyw przebywając dużo w takim terenie niebezpiecznym, wiesz, yy, chod chodząc, chodząc w terenie, w który, którym ryzykujesz upadkiem, myślisz o tym, że jak upadniesz, to masz go wbić, więc jakby... Być może, nie, to na pewno... Prowadzasz taki... do pamięci długiej. Znaczy ja na pewno uważam, że jakby chodzenie w górach, być może to mnie nauczyło właśnie z punktu widzenia przewodnika, kiedy Wiesz, że masz za sobą kogoś, kto odpowiadasz za niego i nie do końca wiesz, co on zrobi, że cały czas musisz analizować teren. Tak? W znaczeniu takim, że teraz. Możesz sobie iść i przysłowo w nosie i się w ogóle nie przejmować tym, co będzie. A teraz przez następne 10 metrów masz pilnować każdego kroku i masz być gotowy, właśnie. Ten czeka ma być super wbity. On nie może, on... i masz być gotowy, że w tym momencie musisz hamować, bo wiesz, że w tym momencie to jest niebezpieczne i tu się źle to skończy dla ciebie, tak? I potem, bo to też jest ogromna sztuka, tak zaplanować wycieczkę. Nie wiem, chociażby wycieczkę na, mm, na rysy. Mm. No bo nie jesteś w stanie wyjść od morskiego pięty, być. Uff. No bo wiadomo, że człowiek nie może działać, nie wiem, 5-6 godzin w pełnym napięciu. Musisz sobie umieć znaleźć te takie odcinki, kiedy ty jesteś zluzowany, czyli wiadomo, tutaj podstaw dochodzisz, że jest ok, a nagle teraz wiesz, że tu jest stromo i tu wychodzisz na jakieś wypłaszczenie, możesz sobie odpocząć. I możesz się trochę wyluzować, no bo na następnym odcinku znowu musi być spięty i kontrolować każdy ruch. I rzeczywiście pewnie jest tak, że jeżeli wiesz, że jesteś w stromym terenie i teraz musisz uważać, to gdzieś tam też w głowie, jak masz już nabyte wiedzę jak hamować, no to po prostu hamujesz, nie? I jesteś, jakby łatwiej ci jest zahamować, niż jakbyś o tym w ogóle nie myślał, i nagle znalazł się w sytuacji, że spadasz, tak? No bo jeżeli idziesz w tym terenie, no to cały czas możesz myśleć o tym, ok, to jest niebezpieczne, to jak zacznę spadać, to chcę od razu być na brzuchu, albo tak, albo tak. Nie? Jeżeli weźmie cię z zaskoczenia bo się właśnie przez przypadek zahaczyłeś i się tego nie spodziewałeś, to jest na pewno dużo gorzej wyhamować, niż jeżeli masz ten czekam wbity do nogi dobrze i jesteś właściwie przygotowany, żeby dołożyć drugą rękę i hamować. To na pewno jest coś w tym. Czy, czy jest istotne, czy, czy raki mają 10 czy 12 zębów? Yy, super pytanie. Moim zdaniem jakby, jeżeli mówimy w kontekście turystyki, nie. Znaczy, inaczej, ja nawet używam 10 zębów. Dlaczego? Bo są lżejsze, są tańsze. Może ja nie chcę, ja jestem z Poznania, więc można mówić, że to jest argument finansowy cały czas, ale nie no, bo po prostu e, raki się też zużywają, jeżeli się ich dużo używa. W moim przypadku, no to to jest bardzo dużo zużywania. No więc jakby ja, tak jak właśnie mówiłem, e, z Tobą rozmawiałem, no ja jakby od lat używam tych rzeczy z Pecla, no, to mam doskonale obczajone rzeczy w Peclu i wiem, jakie są ich raki. I po latach ja zacząłem używać najwięcej takich raków, które są chyba na stronie adresowanej do typowej turystyki, to są IRWISy. One są 10, Bo co chodzi z tymi zębami? Niby to było takie rozło rozłożenie, że raki dziesięciozemne to są raki do turystyki, raki dwunastozemne to są raki do alpinizmu, tak? I no bardzo często my chcemy robić większe rzeczy, więc chcemy używać rzeczy do alpinizmu. Ale no ja bardzo dużo używam tych IRWISów, tych niby dziesięciozemnych raków do turystyki, dlatego że właśnie są lekkie, bardziej się pakują. Super, są zrobione, jest ta sama stal, zęby początkowe są takie same, tylko mają jeden ząb mniej. Tak? Bardziej bym się zastanowił nad tym, co uważam, że jest ważne, że z reguły wydaje mi się, że osoba, która jest zainteresowana właśnie kupnem raków, najpierw ma już buty. I może być tak, że Masz super buty. Najlepszej firmy na świecie, którą ci naprawdę pasują. Są świetne i nikt ci. No to są, bo jest tych firm z butami kilka dobrych, naprawdę. Z reguły to są włoskie, ale są on, one są dobre. I masz naprawdę super raki. I one ze sobą nie współdziałają. Nie? Że po prostu no, z jakichś przyczyn, akurat ten but ma nie wiem, troszkę za szeroko, do tego, no, że ten rak bardzo dobry, nie da się o nim nic złego powiedzieć. Ten but bardzo dobry, nie da się nic złego o nim powiedzieć. Ze sobą nie pasują. A ponieważ raczej pierw mamy buty, to ja bym przy tym zakupie jednak wziął buty albo spróbował w sklepie przymierzyć do swojego buta raki. Więc to jest. W 90% będzie ok, nie? ale zdarza się. Ja naprawdę sam miałem takie sytuacje, że super fajny but, super fajny rak i coś nie pasuje. Nie? Z jakiejś przyczyny się składa, wypada, spada, coś jest nie tak. I ten sam, but na innym, ten sam rak na innym bucie działa świetnie. Nie? W ogóle tutaj zapraszam na jeden z naszych podcastów z Łukaszem Superganem. Tam chyba jest tytuł Buty na zimę w góry, czy podobne i tam poruszamy. Właśnie dużo, dużo takich tematów, jakie buty używać zimą w górach i poruszamy twardość butów, bo to jest bardzo ważne, że nie wszystkie buty nadają się pod raki. Po prostu zbyt miękkie buty powodują, że, że nawet elastyczny łącznik w rakach może nam pęknąć i to dosyć szybko. Ale to jakby temat na inną, na inną rozmowę. Powiedziałeś, że teraz już uwagę na wagę, dlatego używasz, używasz tych stalowych dziesięciozębnych. To dlaczego nie używasz aluminiowych, które są lżejsze? Bardzo dobre pytanie. Bo znowu to już jest, teraz następuje tak, że Zwłaszcza w rakach na dzień dzisiejszy mam ogromną specjalizację, bo można powiedzieć, że mamy raki do wspinania technicznego z reguły to są raki z jednym zębem, z Monopointem. abstrahując już od raków, do rakobutów, które są już w ogóle bardzo niszowym produktem. Te raki z jednym zębem, często mogą być to raki, że wymienia się na dwa zęby albo jeden, w zależności jak się chce. Potem są raki właśnie takie do klasycznego alpinizmu, czyli z tymi dwunastoma zębami yy, i są super do alpinizmu, potem są to niby turystyczne i potem był taki przeskok, były od razu raki aluminiowe, które były rakami do ski alpinizmu, głównie z założenia lub na przykład na lato, no bo się podejrzewałem, że to było tak Pierwszy robili raki do ski alpinizmu, więc na pewno one były na zaczaski do butów narciarskich ale potem ktoś zaczął kombinować, bo ja chociażby sam tak zacząłem kombinować, że gdzieś tam na lato, w lecie chcę podejść i jakoś je się próbowało montować nawet czasami samorubami do Adidasów, więc producenci wpadli, że fajnie byłoby zrobić najpierw taki piew, piew Powstały po prostu te buty w wersji koszykowej, a potem powstała cała ta taka możliwość wymieniania wszystkich elementów, żeby z danego raka robić koszyki półautomata, automaty. No i potem się nagle okazało, że ludzie coraz więcej używają tych aluminiowych raków, i one niestety coraz częściej. Zaczynają pracować w sytuacjach, które do tego nie były zamierzone, czyli mają kontakt z twardym lodem ze skałą, i nagle zaczynają się tam po prostu tępić i nie spełniają swojej funkcji, lub wręcz łamać. Bo to jest ogromny w ogóle problem. E, ludzie kupują coś lekkiego. E, ja wczoraj nawet miałem na swoich warsztatach taki karabinek aluminiowy atasz, Jeden z grzejszych karabinków na świecie. I od kwietnia on jest po prostu. Ma bruzdy od zjechania, no ale to jest coś, co ja muszę jakby mieć świadomość. No kupuję coś, co jest najlżejsze. to to nie jest ze stali, tylko to jest jakiegoś aluminium. Jeżeli ja od tego kwietnia zjechałem prawdopodobnie nie wiem, z 20 tysięcy metrów na tym karabinku w różnych zjazdach, no to on ma prawo być zniszczony. no Nie ma być prawa coś lekkiego. Le, coś lekkie nie ma, i, i ze, nie ma prawa być wytrzymałe jak z karabinek totalnie stalowy. To samo jest z rakami. Ludzie by chcieli mieć lekkie raki, czyli aluminiowe, i móc potem w nich chodzić po kamieniach i są źli na producenta, że te raki się po prostu zniszczyły, złamały, rozwaliło się. No nie, no niestety nie da się. Więc mm, w pewnym momencie producenci poszli porozum do głowy, znaczy nie może po rozum, tylko taką wymyślili sposób, że Chyba pierwszy był kamp, że zrobił aluminiowy raki z samymi stalowymi końcówkami. Pa, żeby... Tymi przednimi tak. są atakującymi. A potem no, było coś, co według mnie jest teraz super. Jakby no, To jest właśnie połączenie hy Irwis Hybrid, czyli przód stalowy, cała początek stalowy, a tył aluminiowy, tak? No i jeszcze jest to w wersji takiej na sznurkach, że mm, nie dość że jest to bardzo pakowne, przez to straciło na wadze, no to. Mm, no, jest to lekkie i masz ten stalowy przód. Co więcej, no to jest tak, że ja w tych rakach na przykład na początku je używałem tylko do alpinizmu. Potem zacząłem ich używać latem w, tate, w Alpach, i się okazało, że to są moje, chyba naj, no, naj, naj, najczęściej teraz używane raki. Co więcej, w wersji na paski ja jestem w stanie zaczepić do jak dobrze dopasuje to wszystko, tak, na tych sznurkach. A ostatnio parę dni temu słyszałem, że Andrzej Bargie miał je na K2, czyli no. Jak, jest to jakby synonim jakiejś bardzo trudnej, wysokiej góry. No i on w tych rakach był i sobie dał radę, i mu to działało. Tak? Czyli, ale też na przykład, jeżeli ktoś by chciał te raki kupić do turystyki w Tatrach, to powiedz, nie, to jest bez sensu. Bo jeżeli ty chcesz. Bo to są raki, które ja używam w alpach, dlatego że ja nie wiem, z kolejki muszę podejść godzinę pod ścianę, potem się wspinam skalnie i potem po południu czasami je użyję na powód, a bardzo często idę w ogóle bez raków, bo już jest błoto na lodowcu. Chcę je mieć na lodowcu, no jakbym wpadł do szczeliny, no to potrzebuję je mieć, ale to nie są moje główne raki na cały dzień działania. Wiadomo, jak Andrzej szedł na tego K2, no to. On walczył tam o każdy gram, więc on tam działał od bazy do wyjścia, ale mógł je, powiedzmy, po tym wyjeździe wyrzucić, bo to był produkt tylko na ten cel do zrobienia. A my, jeżeli, jeżeli ty przyjeżdżasz w Tatry i po prostu jest zima i ubierasz raki na polanicy i chcesz iść do pięciu stawów i potem, albo do nie wiem, do Morskiego Oka, to chcesz mieć raki, które cały czas masz na nogach, więc to muszą być stalowe raki. Tak? To muszą być raki po prostu do turystyki, a nie raki, które są już jakby specjalistycznym produktem. A znowu nie muszą być to raki monopointy, y, które kosztują dużo więcej i są bardzo technicznymi rakami, no bo Ty ich też nie będziesz używać, nie? Ty je będziesz po prostu, mm, no jakby przenosił ich ciężar i je marnował na kamieniach, gdzie to, taki rak wystarczy. Rok temu mieliśmy taką sytuację, że klient przysłał nam reklamację czekana y, aluminiowego, takiego właśnie, wiesz, używam go, więc znam ten model, używam go właśnie z kitury. Cały aluminium, ostrze aluminiowe i pierwsze użycie. Próba w ogóle hamowania takiego treningu gdzieś na babiej górze był i mówi, że mu się ten, te ostrze się wygięło. Mówi, że to było wtedy pół metra, mówi metr, do metra śniegu i to w ogóle jak to się coś takiego mo mogło stać, że mu się mhm. wygięło? No, wiem dobrze przecież, że wiesz, w pół, wiesz dobrze, jak my jest pół metra czy metr śniegu, nie da się wygiąć ostrza mhm. czekana, nawet aluminiowego. No Oczywiście ta reklamacja została, wiesz. Yy, jakby odrzucona, natomiast no, przysłał, wysłał skargę do producenta i razem z filmikiem jak go użył. Nie? Okazało się, że faktycznie było pół metra czy metr śniegu, ale obok, bo on, bo on to hamowanie ćwiczył na takich wiesz, schodach kamiennych. <grym> <grym> hamowanie, nie? no I, i to, my często mamy takie właśnie, jakby problemy, że ludzie, ludzie kupią raki lubniowe zaczynają wchodzić, jak mówisz, po kamieniach i mają pretensje, że one się zużywają. Jak mówisz, te, 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 te raki do alpinizmu, one są po prostu przeznaczone na twardszy śnieg. Tak, tak, tak. I, i bardzo bo... często jest w ogóle tak, że w pewnym momencie była taka jakby presja w zawody skutowe, że ten. Sprzęt był coraz lżejszy, że były właściwie robione, nie wiem, raki, czekan, son, sonda łopata, na lawi, lawinowa. Tylko po to, żeby sędzia techniczny odkreślił, że zawodnik ma to przy sobie, tak? A to. W sprzęcie lawinowym chyba nastąpiło to ogromna zmiana po wypadku lawinowym podczas Mistrzostw Świata, czy tam Pucharu Świata, gdzie rzeczywiście doszło do realnej lawiny i okazało się, że są zawodnicy pod śniegiem, a pozostali nie są za bardzo w stanie pomóc, bo ten sprzęt się do tego nie nadaje tak naprawdę. I tak samo jest z rakami, więc, no, i z czekanami, no musimy po prostu. Zdawać sobie sprawę, że nie ma uniwersalnego produktu, można dążyć na przykład do jakiejś tam uniwersalności. Je, ja na przykład nie wiem, to znowu się mm, odwołam, jakby do Pecra, ale y, ma, oni mają jeden taki czekan, to się nazywa Samtek, lekko wygięty, który jest super czekanem turystycznym. Ale na pewno bym go nie polecił żadnemu turyście, gdyby chciał go tylko mieć do turystyki, bo on jest za drogi. No, kosztuje dwa albo trzy razy więcej niż zwykły czekań. No jest to bez sensu, tak? Ale ponieważ on jest lekko wygięty, ma taki trigger, który zjedzie na dół i można tam zamontować normalne lodowe ostrze i praktycznie ma wtedy geometrię dziabki wspinaczkowej, jaką jest tam kwark. jest może trochę gorszy, no ale jeżeli ktoś chce mieć jeden produkt, to to jest idealne w tym momencie, tak? No bo i masz do turystyki, i masz do wspinania. Ale jest mało takich produktów. Z reguły to jest jednak tak, że coś jest adresowane do jednego, a coś jest adresowane do drugiego. No i. Mm, a tak niestety jest. No to nie jest tak, jak kiedyś po prostu było, że był jeden czekanie i tym wszystkim można było zrobić. Teraz, no jest to właściwie, podejrzewam, że każdy z producentów, który ma kilka produktów, mógłby zrobić taki piękny diagram. Gdzie by było, do czego, a w ogóle nie, do czego dany produkt się Aha, najlepiej okay, nadaje, okay. żeby ktoś, i tak samo byłoby pewnie z rakami, no bo to rzeczywiście jest na tyle skomplikowane, zwłaszcza, że jeszcze teraz na przykład można wymieniać, coś tam porobić, dołożyć, zmienić, że jeżeli się w tym nie siedzi i się tego nie ogarnie i się na przykład wchodzi w ten świat, i się wchodzi do takiego sklepu, jeszcze się widzi y, z wielu producentów y, te produkty porozkładane, no że można się w tym zagubić troszkę, nie? że jakby, zwłaszcza też, że mi się wydaje, że i my mamy, nie wiem czy to jest polska taka maniera, że mamy taką że ja bardzo często na przykład widzę totalny cel turystyczny albo alpiniadę ale taką, gdzie taki czekan prosty turystyczny jest stuprocentowo lepszym sprzętem i idą ludzie z Polski, którzy, z Polski, którzy się wspinają i mają tam dziabki, nie? jakąś giętą dziapkę. nie wiem czy oni myślą, że oni są w ten sposób bardziej pro, no bo nie mają tego turystycznego czekana jakby, że no jest to takie, że czasami Bycie pro y, to jest właśnie wzięcie tego prostszego sprzętu, bo znaczy się, że ty wiesz, że ten prosty sprzęt do tego jest lepszy niż ten profesjonalny taki. Tak? I wydaje mi się, że to czasami się gdzieś tam y, no, zatraca, że jest jakby na odwrót niż powinno być. No, y taki turysta ma sobie wybrać pierwszy czekan? Mamy tutaj np. dwa czekany. Jeden jest, mhm. ma proste stylisko, drugi ma lekko wygięte. Mhm. Oba są turystycznymi mhm. czekanami. To, Który z nich wygra, wybrać? To, tak prosty czy wygięty? To tak, jak mi się wydaje, to znaczy wiadomo, że to jest trochę też tak, że każdy ma trochę inne zdanie, tak? To tak, ten czekan byłby prawie idealny. Według mnie niepotrzebny jest to do turystyki ten Triglav, czyli coś, co jakby zsuwałem zresztą jakby na przykład to nacięcia tutaj no to to też jest jakby takie trochę pit na wodę no bo jak będzie śnieg to i tak tego nie będziemy czuć no są to pozostałości starych jakby że to było jakby to działa rzeczywiście ten tu uchwyt praktycznie nic by nie pomógł więc jakby ten byłby ok, mmm, tylko to jest niepotrzebne zresztą wydaje mi się że to nie jest oryginalnie adresowane do tego Czekana. ten czekan byłby też ok bo jest stalowy co jest ważne, obydwa mają tu grot, czyli da się tym po prostu operować i wbijać. To wygięcie to jest pizz na wodę. Generalnie nie, 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 nie szkodzi, ale też do niczego nie pomaga. Bo po co ono jest? Ono jest po to, żeby trochę chronić dłoń, jakby się tak uderzało. Tak? Na, z wyszliśmy z założenia, że po prostu tym czekanem nie pracujemy. Obydwa mają tu jakąś dużą dziurę. Może ten ma trochę mniejszą, a ten ma większą, więc w razie czego możemy gdzieś go odwiesić wpiąć, więc to jest też praktyczne. Mają łopatkę, czyli do tej turystyki raczej łopatka powinna być. Generalnie to nie jest jakby wina czekana tego, ale ja uważam, coś, co w Polsce pomału chyba nastąpi, że. W nie, w czekanach turystycznych nie jest potrzebna ta yy, ląża, zresztą wszyscy producenci mają jakby te ląża do, do, do tych turystycznych czekanów, chociaż już coraz bardziej odchodzą, tu chodzi o to, że ta ląża ma ogromny sens i ona była zrobiona po to, żeby jak się wspina w tej pozycji, to żeby odciążyć dłoń, tak? no, żeby po prostu był lepszy chwyt, ona miała pomagać. Ludziom się wydaje, że ona jest po to, żeby nie zgubili czekana, jak go trzymają w ten sposób. Jak zawsze będą hamować, ale co następuje, jeżeli mamy jakby go założonego, zaadresowanego do jednej ręki, jest zimno, wieje, mamy grubą rękawiczkę, no chcemy jak najszybciej być u góry, albo nie wiem, zejść na dół, a my powinniśmy mieć cały czas rękę z czekanem od, do stoku i następuje zwrot i widzimy, że jest nie wiem, tylko 5 metrów, no i stwierdzamy, nie chce nam się tego przekładać, rozkładać i zostawiamy w tej ręce odstokowe, i akurat teraz następuje po prostu upadek i mamy problem, on jest dalej, trudniej hamować. I my dlatego... Słychać może aplauz mm. tego, co powiedziałeś, tak? To trudy kanalizacyjne. I Mam. ja dlatego uważam zresztą, jakby no chyba każdy z przewodników tak uczy i chyba instruktorzy już teraz też, że nieposiadanie tej smyczki sprawia, że zawsze przełożymy. I z ręki do ręki, i zawsze ten czekan będzie w tej poprawnej ręce. Jeżeli ktoś ma, ja na przykład tak robię ze swoimi ludźmi, jeżeli ktoś naprawdę bardzo przeżywa, że zgubi ten czekan, to można takie gumki. Niekoniecznie wspinaczkowe dwu, do dwóch działek, tylko do jednej na karabinku, i wtedy sobie tu wpina, i jakby ma go przyczepionego i go nie zgubi. Ale ja ze swojego doświadczenia nie wiem, 12 chyba lat już prawie jako przewodnik w alpach. Mi nikt nigdy nie zgubił czekana. Znaczy ja zgubiłem czekan sobie parę razy, bo go miałem za szelką i zapomniałem, ale nigdy mi się nie zdarzyło, że ktoś go gdzieś zgubił w, w, przy tym chodzeniu, że mu spadł, bo nie był przyczepiony, tak? Ludzie odkładają źle kaski, kaski spadają, termosy im wypadają z plecaka, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, że gdzie ludzie kładą jak jest siatka przy plecaku i wkładają ten, ten termos za tą siatkę, nie wiedzą, że tworzą tak naprawdę pocisk, czasami jak ktoś jest na dole, jest wylodzony, tak? a mają jeszcze pusty plecak, bo mogą wsadzić go do środka i takie rzeczy tracą, a czekan nigdy nie stracili. No więc jakby moim zdaniem to im prostszy ten czekan, tylko żeby miał stalowe ostrze i fajnie by było, gdyby miał właśnie taki grot, że się da nim operować, bo tak naprawdę to my będziemy 90% czasu pracować tym. I, i fajnie żeby to nie była ucięta rurka tak jak w czekanie turystycznym skiturowym gdzie chodzi o zaoszczędzenie wagi tylko żeby po prostu było to dobre do, dobry nie wiem jak to nazwać grot w którym można po prostu pracować tak a co z tą pętlą nagaskową w sytuacji, w której następuje poślizgnięcie, wiesz, robić jakiś odruch, tak, ręce, nie wiem, ci uciekają na bok i ty wypuszczasz czekan z ręki, no to czy wtedy pętla nie będzie... Tak, ale dodana? moim zdaniem to będzie taka sytuacja, że jeżeli wypuścimy, to ten czekan zostanie gdzieś wyżej i będzie nam furą, że i my już go i tak nie chwycimy. I wydaje mi się, nie wiem... E... Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jak my trzymamy ten czekan, to w sytuacji tego zagrożenia my go jakby... No, jeżeli nas nie wyrwie siła, to my go odruchowo nie puścimy. Ja mam jeden w życiu epizod z lawiną, gdzie mnie porwała lawina zrzucona przez kogoś nade mną i ja do samego końca ściskałem kiki, Czyli, znaczy jakby nie wiem, z nerwów, z, z tego, że ja ich nie puściłem, mimo że powinienem puścić, tak? bo nie miałem ich na Pętla. pętelkach, ale nawet mi ten śnieg ich nie wyrwał. Czyli taki miałem ten zacisk, więc podejrzewam, że. Zakładam, że człowiek jakby nie, nie, nie puści tego czekana. No zresztą podczas jakby takich prób hamowania, bo ja sam w życiu y, nigdy nie hamowałem czekanem, nie zdarzyło mi się w realnym zagrożeniu. Raz hamowałem rękoma, jakby gdzieś się posiadłem bez raków, bez, y, bez czekana i tam wszedłem w kota i zahamowałem, ale jakby w takim zwykłym sytuacji nigdy nie hamowałem. Kilka razy mi się zdarzyło, że straciłem równowagę, jakby i gdzieś mi noga ujechała, bo na przykład śnieg mi objechał i. Miałem wbity czekan i nie puściłem jakby tego czekana. Czyli wydaje mi się, że ten chwyt mamy na tyle dobry, że go nie puszczamy. A to, boję się, że właśnie by sprawiło, że ten czekan, jeżeli byśmy puścili, by został gdzieś u góry i by nam e, e, latał. A wydaje mi się, że to jest w ogóle tak, jakby hamowanie to już jest ekstremalny moment, kiedy już walczymy o to życie i to, e, najfajniejsze by było, gdybyśmy do tego nie doprowadzili. A w momencie, jeżeli mamy tą smyczkę, to możemy łatwiej doprowadzić, bo nie przełożymy tego czekana wyżej. Więc być może. Trzeba wybierać mniejsze zło i mniejszym złem jest to, że mamy większą mobilność i bardziej przekładamy, tak? I dlatego te smyczki, jakby w większości tych. Ale wydaje mi się, że to jest taka tendencja, że producenci, jakby o tym wiedzą, i coraz mniej jest tych takich czekanów z adresowaną smyczką. Jest coraz więcej, że jest czekan, obok jest smyczka, można dokupić, albo na przykład jest ten sam czekan w dwóch wersjach. Ty byś pewnie wiedział, jak to wygląda, czy ludzie jednak wolą to i dbają o to i pytają o to i chcą. jeśli chcą, bo, bo jak coś jest to, jest, to jest więcej, to jest lepsze, tak, to jest na zasadzie, nie? Może tak. Um, a czy widzisz wśród jakby klientów czy, czy, czy kursantów, czy, czy, czy jest dla nich duża różnica w wygodzie? Czy, czy, są to, czy mają raki na przykład paskowe, koszykowe, raczej ja, czy koszykowe, półautomaty czy automaty? Czy do takiej turystyki, powiedzmy, tatrzańskiej wystarczą zupełnie koszyki? Wydaje mi się, że wystarczą, jeżeli umiemy je dobrze założyć, wystarczą koszyki. Ja osobiście, jak teraz mi tak przejrzałem szybko, jakie ja mam raki, ja chyba najczęściej mam półautomatyczne. Prawdopodobnie to wynika z tego, że w wersji półautomatycznej to jest zapnę do butów półautomatycznych, ale je też zapnę do automatów, a jakbym miał wersję automatyczną w domu, to jakbym zmienił buty, to bym musiał przekładać koszyki, ale jak tak sobie spojrzysz, jak w domu leżą w szafce, to najczęściej one są poza dartami, które są do technicznego wspinania, które wiadomo, że będę miał mm, na automat, to te chyba pozostałe turystyczne raki w większości mam albo paskowe, albo półautomatyczne. Ważne pytanie na koniec, już ostatnie pytanie, jaka długość czekana. No, Są dwie tutaj teorie, tak? jedna mówi, że ma być do kostki, druga, że do półki. Tak, ja, ja generalnie zdecydowanie yy, jestem zwolennikiem tej teorii, żeby czekam był krótszy. Że po pierwsze, jakby łatwiej nam się nim operuje. Po drugie, z mojego doświadczenia wynika tak, że ja z, jak podchodzę do góry, to czekam wbijam przed sobą. Jak schodzę w dół, to go wbijam za sobą, gdzie stok idzie do góry. Nie przekonuje mnie, bo są też takie różne teorie, że mając dłuższy czekan, po prostu jak mamy wyciągniętą rękę w czasie hamowania, że jesteśmy w stanie zahamować, bo uważam, że na wyciągniętej pełnej ręce i tak nie utrzymamy tego czekana, musimy ściągnąć i hamować gdzieś tu przy sobie, nie możemy dopuścić po prostu do sytuacji, że ręka nam ucieka do góry. I ja mogę podać tak, biorąc poprawkę, że powiedzmy jestem osobą, która się na tym zna i dużo tego używa, ale ja przy swoim wzroście m87, jak się teoretycznie wyprostuje się nie garbie, czyli dosyć wysokiej osoby. Mam albo używam gali, który jest 45 cm, albo używam właśnie tego dokładnie, to jest 50, a mój najdłuższy czekan, który lubię bardzo, to jest ten samtek to jest 58 cm. I co więcej, zauważam, że producenci też zmniejszają jakby, czyli gdzieś doszło do tego, że. Za moich jak ja się zaczynałem zajmować jakby szkoleniem czyli turystyką na pewno było dużo czekanów 66 70 cm. Teraz bodajże takich czekanów to jest bardzo trudno w ogóle znaleźć. Tak, i też się jakby, się coraz krótsze. Czyli jakby to idzie chyba w tym kierunku i wydaje mi się, że Znowu aplauz. Dziękuję. Wydaje mi się, że jeżeli nauczymy się operować takim czekanem to, to po prostu działa, tak? I no, no, jakby nie, nie, nie czuję potrzeby po prostu takiego dłuższego czekania. Tak? No, no to, wiesz, z, zawsze, zawsze też mówię klientom, że jeżeli mają w, w ciągu dnia wykonać te kilka tysięcy ruchów, tak czy set ruchów do góry i wyciągnąć pięć centymetrów wyżej śniegu, to może wydaje się śmieszne, ale jak robisz to... Tak, wiesz, setki dla, razy. Mnie, dla mnie dużo, naprawdę dużo większą znaczeniem, jak ja na przykład dobieram plecak i mam uwielbiam swojego rajda, którego lubię, naprawdę używam go, mam go zmasakrowanego, strasznie bo go używam do wszystkiego, e, całe lato, bardzo dużo zimą, nawet się w nim spinam, ale jak na przykład wiem, że mam schodzić. E, Zdarzyło mi się na przykład o Matterhorn, tak? Tam jest teoretycznie po prostu przecież cały czas po skalę. Na samym końcu jest tylko odcinek jakiegoś takiego lodowego, śnieżno-lodowego wypłaszczenia, wyjścia na szczyt. I jest taki odcinek, dosłownie nie wiem, z 50 metrów, gdzie już się kończą poręcze, ale jest wyjście, jakby w płaski teren, w stromym terenie. Widzisz całą północną ścianę po ciebie, widzisz po prostu to cermat i masz ze sobą kogoś. I ja na przykład tam jestem zestresowany i pamiętam, że byłem, że wiedziałem, że jest tam wylodzone, to mimo, że to było 50 metrów, jakby teoretycznie tego niebezpiecznego terenu, to ja stwierdziłem, że nic, wolę przenieść ten cięższy czekan tego yy, właśnie samteka z tą z taką fajną końcówką, tutaj, żeby dobrze móc operować, żeby mieć pewność, bo, bo uważałem, że to mi, nie wiem, pomoże na psychę, będę lepszy, będę rzeczywiście bardziej bezpieczny w tym momencie i, i zdecydowałem się wziąć jakby ten czekan, mimo że jakby tamten byłby bardziej by się nadawał, no bo tu przez kilometr niesiesz po skalę, go, tak? Więc jakby musimy trochę adresować do tego, co chcemy robić. Jeżeli uważasz, że po prostu tam będzie raczej, nie wiem, śnieg, to używasz bez tego, no, no, nie musi mieć tej tego grodu. Jeżeli wiesz, że będzie twardy lud, może będzie musiał pracować, to bierzesz to. Jeżeli tam, tamten wzięłem też czekan na tego bolodowoszu, bo myślałem, że może gdzieś będę musiał go użyć tak, czyli jakby troszeczkę. jeżeli mamy oczywiście taką możliwość, nie? no bo czasami nie mamy tej możliwości i mamy tylko jeden czekan, no to pewnie wtedy, jeżeli miałbym jeden czekan, to bym na pewno nie kupował takiego rajda 45 cm, który jest jakby jakimś specjalistycznym czekanem, tylko bym kupował w tym przedziale między 50 a 60, tak. Mm, bo to jest ten najpopularniejszy przedział, i po prostu sobie sprawdził, jak mi w tym pasuje. Mm, no, tak mi się wydaje. Musimy już kończyć, ponieważ tutaj nagrywamy ten podcast dzięki gościnności Krakowskiego Festiwalu Górskiego. E, Maciek za pięć minut ma warsztat z Bogusiem Kowalskim, więc, więc, więc musisz na nie zdążyć. E, dziękujemy Ci, Macieku, za wizytę. Ja również dziękuję bardzo. E, zaczyna się sezon, więc myślę, że te, te, te porady będą akurat na czasie. A my zapraszamy na, na nasze podcasty 8 i 8 academypl Super, dziękuję. Cześć, Maciek. Hej.